Do jakiej klasy pan chodził? W liceum chodziłem do klasy o profilu humanistycznym, a w podstawówce, w gimnazjum, no nie było profili, ale to była klasa oddział A, w liceum to był oddział F. Czy pan miał kiedyś uwagę? Nie, akurat uwag mi się nie zdarzyło zbierać. Jak w pana szkole obchodzono Dzień Dziecka? Zazwyczaj był połączony z Dniem Sportu, więc to zazwyczaj były jakieś zawody szkolne. Dalszy ciąg wywiadu przeprowadzi Marysia. Jestem Marysia i przeprowadzę dalszy ciąg wywiadu. Czy pan miał ciężki plecak? Bardzo ciężki. Kiedyś pamiętam, że jak go powiesiłem na oparciu krzesła i potem wstałem, to krzesło się przewróciło pod ciężarem tego plecaka, więc tak, no, wtedy plecaki były ciężkie, jak ja chodziłem do szkoły. Jakie były lekcje za pana czasów, których dziś nie ma? Ja myślę, że większość lekcji jest podobnych. Nie wiem, macie takie przedmioty jak plastyka, technika? Tak. Macie? No to chyba były wszystkie takie same. Może się inaczej nazywały, ale myślę, że w większości były takie same. Czy często pan był dyżurnym w szkole? Myśmy mieli taki system w gimnazjum i w liceum, oprócz takich dyżurnych klasowych, to był dyżurny szkolny. I to mniej więcej na całą szkołę, to każdy uczeń raz w roku pełnił taką funkcję. I to był, każdy lubił to, bo to był taki dzień, że nie trzeba było iść na lekcje, tylko się siedziało na takiej dyżurce i pilnowało się porządku w szkole przez cały dzień. To każdy o to tylko zabiegał, żeby jak najczęściej tam być, bo nie trzeba było iść na lekcje. Jaki przedmiot był ulubiony? Było ich wiele. No, WF oczywiście, język polski, historia, wiedza o kulturze, więc te wszystkie przedmioty humanistyczne, no plus wychowanie fizyczne, tak, to były ulubione przedmioty. Jak trwały długo lekcje? Do której godziny? W szkole podstawowej najpóźniej trwały do 14, natomiast już w liceum, no to nawet do 19 siedzieliśmy w szkole. Dobrze, dziękujemy za wywiad i za przybycie. Bardzo serdecznie dziękuję.